Rejestrując się w platformie gamerhash.co, Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mitrok, zapraszam Was przeserdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się w nowej grze, jest to gra Fallout 4. Od dawna zamierzałem w ogóle sobie pograć Fallouta, bo miałem już go dawno kupionego na swoim profilu na Steamie, a jakoś tak nie chciało mi się, głównie przez sam sposób, jak gra wygląda, w zasadzie nie przez to, jaką ma grafikę, tylko jak gra wygląda, jeżeli chodzi o sam system zadań i tak dalej, bo zbytnio nie mogłem się w tym połapać, jak to mniej więcej wygląda. Sama gra nie jest długa, z tego co widziałem na przejściach, gdzie ludzie przechodzili tylko tryb fabularny. Nie wiem, ile ich zadań pobocznych, ale z tego co widziałem, to dość sporo. Jeżeli chodzi o mój poziom trudności, będzie to poziom łatwy. Niestety spadnie nam szansa na legendarnych wrogów, mniejsze obrażenia chyba wtedy zadajemy, ale też przeciwnicy mniejsze zadania, obrażenia zadają. Nie wiem, jak to w ogóle wyjdzie, jest to moje pierwsze podejście do w ogóle całej serii Fallouta. Grałem już niby wcześniej w postapo typu Metro 2033 Redux, który jest na kanale. I chyba tyle z takich gier postapo, tak mi się wydaje. No jedynie gry z otwartym światem, to na pierwszą myśl mi przychodzi Far Cry 4 albo Far Cry 5, ale tylko Far Cry 4 grałem. Możemy rozpocząć nową grę. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale na pewno się przekonamy. Nie oglądam nikogo, bo zbytnio mnie nie interesowała ta gra, a uznałem, że ją sobie kupię, czemu by nie. War. War never changes. In the year 1945, my great-great-grandfather, serving in the army, wondered when he'd get to go home to his wife and the son he'd never seen. He got his wish when the U.S. ended World War II by dropping atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. The world awaited Armageddon. Instead, something miraculous happened. We began to use atomic energy not as a weapon, but as a nearly limitless source of power. People enjoyed luxuries once thought the realm of science fiction. Domestic robots, fusion-powered cars, portable computers. But then, in the 21st century, people awoke from the American dream. Years of consumption led to shortages of every major resource. The entire world unraveled. Peace became a distant memory. It is now the year 2077. We stand on the brink of total war. And I am afraid. For myself. For my wife. For my infant son. Because if my time in the army taught me one thing, it's that war never changes. Kurde, tak szczerze, ten filmik wprowadzający bardzo fajny. War never changes. Get ready and stop hogging the mirror. Poruszaj myszą, przytrzymując mouse 2, by się rozglądać. O! Ale fajne. Wydaje mi się, że taki domyślny wygląd chyba może być, chociaż mógł... Aha, czyli tak to wygląda, to zmienianie. Wydaje mi się, że chyba domyślny bohater nie wydaje się być taki słuchaj, ale chciałem... Myślałem, że jak kliknę twarz, to może będzie opcja wyboru... Może powiedzieć, że blizn i tak dalej. Teraz może to jedynie to wszystko przeskipować. O, właśnie na pierwszego twarz. Może tutaj. O co tutaj chodzi? Aha! Tak to wygląda. Dobra, tak szczerze, bardzo fajny.
kreator postaci. Szyję, ale co chodzi z szyją? Zanim to już to srać, nie będę tak się przyglądać. Sylwetka, o. Kurde, wydaje mi się, że chyba same mięśnie mogą być. Taka powinna być chyba w porządku. Gotowe, niech będzie. Tak. Nie wiem, czy tutaj za mowa postaci nie była pokazywana. Dźwięk może? Nie. Ale powinny być tutaj chyba napisy, tak mi się wydaje, mody. To nic, wiecie, to też nic. Nie no, no zobaczymy jak to wyjdzie. Mamy panią Norę. Chyba muszę mieć tutaj to wszystko podgłośnione na słuchawkach. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w grze, jeżeli chodzi o głośność, ale chyba w porządku. Mamy taba? Nie. Może mapa? Nie. Control? Shift? Też kompletnie nic. No dobra. Ale że mieszkanko fajnie wygląda. Ale nie wiem, czy my teraz się szykujemy na tą całą wojnę, nie szykujemy się na tą wojnę. Czy to już jest przed wojną, czy po wojnie. Wydaje mi się, że chyba przed, bo za ładnie to wszystko wygląda, tak szczerze. Ale powiem, że tak poważnie. Nie spodziewałem się tego fajnego wprowadzenia, bardzo ładnie to wszystko wygląda. Specjal dla dzieci. Okej. O! Jak się nazywa? A, karuzela to chyba to nie dziecko. Kurde, tak szczerze? Bardzo ładnie to wygląda. Za dużo mówię szczerze, ale... Naprawdę ciekawie to wszystko wygląda. Teraz tam tutaj mamy... O, robot! Mr. Handy! No w sumie adekwatna nazwa do samego robota, bo w samym trailerze, to znaczy nie trailerze, tylko takiej zapowiedzi. Ten filmik wprowadzający sam właśnie był taki pana Handy. Tutaj chyba nic. A Brox interakcja też nic. No nie tak, nie o taką interakcję mi chodziło, ale dobra. Nie wiem zbytnie co my może... Postaram się może ogarnąć na następny odcinek. Następny odcinek może napisy, bo to byłoby bardzo pomocne, jeżeli byłyby. Hey, hon. Nervous? Don't be. Everyone's gonna love this speech. You know, I was nervous at first, but Cosworth's really good this one. Kurde, staram się tutaj wszystko dotykać jak mogę, ale chyba... Dużo... O! Blokada, okej. Okay. Żadnych tutaj misji nie mamy na razie. Nuka-Cola. Ice cold. O, Nuka-Cola. Kurde, fajnie wygląda to opakowanie. Okej, okay, a tutaj nic. Już piłem z tego? Chyba tak, ale nie było raczej animacji. O, usiądź, okej. Okay. Wow! Jezu, jaka czuła się nagle wielka. Hey, hon. Can you get the door? Whenever I answer, he just asks for you over and over. Voltek. Okej. O! Good morning, Voltek calling. Not going to take too much of your time. Czy chce pan porozmawiać o Bogu, można powiedzieć? O, z czołkami naprawdę możemy wybierać, ale wolę chyba myszką. Voltek, remind me again. We're about you, sir, and helping secure your future. You see, Voltek is the foremost builder of state-of-the-art underground fallout shelters. Luxury accommodations where you can wait out the horrors of nuclear devastation. You can't begin to know how happy I am to finally speak with you. I've been trying for days. It's a matter of utmost urgency, I assure you. Chyba animacje się trochę spóźniają z tego, co widzę. Cieszę się za tym. Then I'm glad you caught up with me. Oh, me too. You have no idea. Now, I know you're a busy fellow, so I won't take up much of your time. Time being a, I'm here today to tell you that because of your family service to our country, you have been pre-selected for entrance into the local vault. Vault
111. Czy to nie wydaje się być trochę skan, tak szczerze? Z tego co rozumiem, że wybrali, zostaliśmy wylosowani w jakimś tam... Spośród iluś tam gości, żeby... dostać się do skarbca, w zasadzie do takiego bardziej schron vault. No chyba taki bardziej schron, tak mi się wydaje. Chociaż Warframe vault to był skarbce. No to brzmi świetnie. Oh, it is. Believe you me. Now you're already cleared for entrance in the unforeseen event of. I just need to verify some information. That's all. Now I can't wait for the world to end. That's the spirit. Now. Oh. Okej, okay. Mamy 27 punktów dostępnych. Wydaje mi się, że chyba siłę moglibyśmy iść, ale siła jest miarą twojej tężyzny fizycznej, bo to na to, jak duży ciężar jesteś w stanie unieść, czyli chyba chodzi o ekwipunek na plecach oraz jakie obrażenia mogą wywołać twoje ataki bezpośrednie. Czyli chyba bicie pięściami, tak mi się wydaje. Mogę dać tutaj sporo siły chyba. Niech będzie 10. Percepcja. Określa twoje zdolności postrzegania, to czyni raz jak oraz jest twoim szóstym smysłem, wpływa na celność podczas używania wad, czyli to jest chyba tego specjalnego wskaźnika, który pokazuje nam poszczególne części ciała wytrzymałość. Twojego organizmu wpływa na poziom zdrowia i prędkość ubywania punktów akcji podczas biegania. Kurde, szczerze, też bardzo przydatne. Charyzma. Ubywa twój urok osobisty i siłę perswazji. Inteligencja. Jest wskaźnikiem bystrości twojego umysłu i wpływa na liczbę zdobytych przez ciebie punktów doświadczenia. Niby też fajna zwinność. Grze twoją precyzję ruchów, mobilność i refleks. Chyba też na liczbę punktów akcji VAT oraz zdolność skradania się, myślę, że skradania się. I szczęście to ogólnie pojęta przychylność losu, skracza czas odnowienia trafień krytycznych. Szczerze, chyba taki będzie dobry. Zanim przejdziesz dalej, musisz nazwać swoją postać. Aha. Niech już będzie taka. Wydaje mi się, że chyba nie mam co innego ustawiać. Congratulations on being prepared. Thanks again. Hey, it's peace of mind. That's worth a little. For you and Sean, right? No price is too high. Good answer. I have my moments. Huh? We should take Codsworth to be serviced. Sean has been changed, but he absolutely refuses to. Hey, Codsworth. You heard Codsworth. Go on. If I may, Sean requires your personal attention. Co możemy tutaj więcej zrobić? Wydaje mi się, że musimy chyba tak jakby pewną sekwencję tutaj zrobić. Gazeta, co my tutaj... Okej, nic. Kurde, no ciekawe mi to spłoszczenie, bo przed chwilą patrzyłem na internet, nie było zbytnio tutaj mowy o... O, komenda. W zasadzie na tyle, gdzie są komendy do wyboru, wibracje, kontroler, zapisy. Może w dźwięku? Sterowanie to raczej nie jest, ustawienia... Może ekran? Napisy dialogowe włączone, napisy ogólne włączone. Pokazuje aktywne efekty. Chyba powinno być w porządku. Zapisywanie, ok? Tak. Jak tam będę iść, ale... Ale gdzie mam, kurde, no i nie możemy oglądać swojego odbicia, trochę słabe. Uhuhu. We really need to get those vacation photos developed. War never changes. Got that right. No need to get dressed twice. Zbytnio nie słuchałem uważnie niestety pana Windykatora, czy jak go tam inaczej nie nazwać. A nie, zbytnio, co mogę tutaj zrobić? Shaun. Nie wiem czym, ale dialogi się bugują. Co jest? And do what exactly? Sir? Mom? Codsworth? What's wrong?
Gdzie on był? Tutaj? Tak. Dobra, wydaje mi się, że chyba napisy ogólne będą bezsensowne, napisy dialogowe, napisy ogólne, bo jednak pokazują nam się dialogi telewizora, jeżeli to jakoś sensownie brzmi, to znaczy tekst, który telewizor nam mówi. No i teraz te dialogi nie działają. Ekran, napisy ogólne. Confirmed reports, I repeat, confirmed reports of nuclear detonations in New York and Pennsylvania. Oh my god. We need to get to the vault. I've now! Okay. Residents of Sanctuary Hills, if you are registered... Powiem, że ciekawie. Kurde, ładnie ta okolica wygląda. Powiem, że trochę dziwnie zaczyna wyglądać, muszę powiedzieć, że ten wskaźnik, bo jednak zawsze byłem przystosowany do... Wow! Czemu my tak szybko biegniemy? Co to za boost był przy tamtym moście? We need to get in. We're on the list. Infant, adult male, adult female. Czemu oni na tej liście nie sprawdzają, tylko nas przepuszczają od razu? Kurde, dziwnie wygląda ten wskaźnik, bo zazwyczaj byłem przystosowany do patrzenia na górę. Przynajmniej przy Battle Royale'ach tak było, jeżeli chodzi o... jakie tam pomieszczenia? Kierunek świata. A co nagle mamy na dole? Też niby kierunki świata. Chyba jest w porządku. No już jestem przecież. A. Nie doszedłem do tego pola. A czemu to jest takie trochę bezsensowne? Kurde, no próbuję jak sobie to logicznie... Wow, ale głośno! Zresztą jak zciszyłem, to już nie jest tak źle. Kurde, mam nadzieję, że niedługo się trochę to rozwiąże bardziej. Jak to tędy? A, okej. Okay. Trochę nieciekawie wygląda ten dom. Czemu ona tak szybko biega? To jest chyba coś nie tak, tak mi się wydaje. No jeżeli tak to ma wyglądać, to w sumie my mamy być w takiej jakby hibernacji. A czemu akurat my jesteśmy jacyś specjalni? Wydaje mi się, że raczej, nie wiem, prezydenci, ochroniarze prezydentów, bardziej tacy bodyguardzi niż ochroniarze, chociaż to jest chyba to samo. Rodziny prezydentów, ministrów i tak dalej powinny być raczej w pierwszej kolejności, nie? Tak o. Jakaś tam sąsiadka z przedmieścia, której się udało dotrzeć. I to musi być tak zajebiście drogie, co raczej to wszystko musiało być płatne. Po co? Miałem jakieś dziwne wrażenie, że te postacie jakoś tak za szybko robią wszystkie animacje. Może na siebie dopatruje się dziury w całości, ale... Zobaczymy. To jest bardziej kryostaza niż hibernacja, która spaczy po napisach. Układ kryogeniczny? No, raczej tak. Czemu mu je tak szybko chodzi? Wow!
Taba nie mam. Nie, nic. A za to mogę biegać. Chociaż tyle. Naprawdę tak bez żadnej kontroli to jest otwierane? Kurde, ale fajnie biegamy tak. Tak zauważyłem. No to w porządku. Ło, ale karoluchy! Jak to się w ogóle nazywa? Red Drakan? Aha, weź to, na tym to polega, przeszukaj. Jest Red Drakara. O, nie to, jak mogę stąd wyjść? Przenieś. A, bo już to jest przeniesione. A, tab wyjdź? O, mi bro. Okej, okay. Tutaj już widzę, że pierwsza zima zbyła, by blokować. Aha. Bo szkoda, że to nie jest taki pełny blok, że cały czas trzymamy, tylko blok na pewną ramę czasową. Kurde, dziwne sterowanie trochę. A w sumie gra już trochę chyba lat ma. Dobra, enter, tab. O Jezus, żeby się teraz przestawić na to sterowanie. Gdyby się wszystko było na E, albo na F, jeszcze w Dishonored'cie chociażby. Uwaga terminalu. Czyżby to mógł być ten terminal? Tak. Otóż tunel ewakuacyjny, chyba to. Dobra. A, otwarty, no to fajnie. Ujojoj, dużo tych. A kur, żeby był ten tryb, okej. Zaakceptuj, okej. Raczej na to chodzi, że pod ku coś mamy jeszcze, ale nie zdążyłem niestety doczytać co. Nie chcę się ich przeszukiwać tak szczerze. A, czyli tak, pod ku mamy ten specjalny tryb, lewe myszki ładujemy tak jakby moc, E akceptujemy tym wszystko, tabem wychodzimy. Kurde, no. Gdzieś kontrol, by się skradać gdzieś... Aha. Kurde, tak szczerze, ten tryb VAT wydaje się być zajebisty. Jeszcze możemy się przełączać pomiędzy poszczególnymi obiektami. To znaczy nie obiektami, tylko przeciwnikami. O to mi chodziło na tym naszym trybie. Pip-Boya. Aha. A tutaj jest ten interfejs chyba. Tak. Uhuhu. Fajnie to wygląda. Nie wiem, czy to taką dziwną tą nazwę ma. I to jest chyba przenośny komputer. Przynajmniej z tych... z tego intra można było tak wywnioskować. Wiesz, patrząc na dzisiejszą technologię, to jest bardziej... 64 tysiące RAMu?! O kurde. Wybieraj zakładki przy pomocy mouse 1. Okej. Okay. Użyj A i D, aby zmieniać sekcję. Wciśnij tab, by wyjść z pipopa. Aby go otworzyć, wciśnij tab. Okej. Okay. Ekwipunek, nic, dane, mapa, dane zadanie. Powrót z przeszłości, wyjść skrypty, okej. Okay. Warsztaty, statystyki, odkryte miejsca, misje. Wykonane misje, osiągnięte cele różne, wykonane zadanie główne, wykonane zadanie poboczne, walka. O kurde! Kurde, co nie tak? Na tabie. No powiem, że zabawy może być trochę dużo, mam wrażenie. Dobrze, że są te napisy, bo nie chciałem czegoś skopać. Chciałbym jakąś broń, tak szczerze. Bo nie możemy. A, możemy. Nie możemy? Możemy. Tylko, że to coś musi się chyba przedostać, mam wrażenie. O! Ło! Okej. Możemy przejść? Jaka muzyczka jeszcze ładna się włączyła. Zmień imię, atrybuty. Czy chcesz coś zmienić? Zmień wygląd, ukończ. Opuść kryptę. To znaczy ukończona. Wydaje mi się, że wyglądu nie będę zmieniać, bo i tak pewnie w większości gry nie będziemy w ogóle na siebie patrzeć, bo i tak się w lustrach nie odbijamy. Perki wydaje mi się, że mam dobre, dużo siły. Musimy mieć walnięcie potężne. A ciekawe, ile byliśmy w tej kriostazie. Kriogenezie? Kriostaza to chyba było. O, odblokowane osiągnięcie, wojna nigdy się nie zmienia.
Idź do domu, jakieś osiągnięcie. Jakie tam osiągnięcie, zadanie. Ale chciałem zobaczyć zadania. Powrót z przeszłości, idź do domu. Okej. Mapa. W zakładce mapy wybierz znacznik używając mouse 1, by szybko przenieść się w dane miejsce, przytomnij mouse 1 i porusz myszką. Użyj mouse 1 w dowolnym miejscu mapy, by dodać własny znacznik. Idź do domu, mapa okolicy, wykaz profitów. Co to jest ten wykaz profitów? Aha! Kurde, dużo tego, tak szczerze. Jak mogę z tego... A, tab, okej. Krypta 111. Wspólnota, ekwipunek. Póki co, lokacja ekwipunek, możesz dodać przedmioty do ulubionych, wciskając Q. No dobra, możemy chyba wyjść z tego Pip-Boya. Kurde, to postapo wygląda porządnie. Możemy chyba do domu przejść skrótami. Byłoby dobrze dostać broń, bo nie czuję się chyba bezpiecznie, można by powiedzieć, tak sobie chodząc. Powiem, że gra wygląda naprawdę bardzo ładnie. Sanktuarium odkryto. Wciśnij shift, by rozpocząć bieg. Skoro mam opcję biegu, to chyba będziemy musieli uciekać przed czymś, przynajmniej w większości gier tak jest. Przeszukaj. A, czyli nic. Obrączka ślubna, waga 0, wartość 250. Trochę zniszczone to wydaje się być. Ale dobra, mamy chyba naszego pana robota, porozmawiaj z Cosworthem. Co się stało? A, w sumie pogadajmy. O kurde, zapomniałem o córce albo o synie. Cosworth, listen to me carefully. Have you seen him? Have you seen Sean? Mrs. had him last, remember? Oh, perhaps she's gone back. I'm sure she'll be back to arrange a play date. It doesn't make sense. There's just no reason someone would take my son. It's worse than I thought. You're suffering from hunger-induced paranoia. 200 lat? 200 years? I'm afraid. Are you a bit over 210, actually, sir? Or give or take a little. For the Earth's rotation. That means you're ding to the old chronophage. Czy mamy 2280? Niektórzy ludzie będą ukrywać przed tobą informacje lub kapsle. Możesz spróbować. Poziom trudności przekonywania danej osoby jest oznaczony kolorem żółtym łatwo, pomarańczowym średnio, czerwonym trudno. Cosworth, you're acting a little bit weird. What's wrong? I heard, sir, it's been just horrible. Two centuries with no one to talk to, the first no one to serve. Years trying to keep the floors waxed. And don't get me started about the futility of dusting up the land. Counts. And the car! The car! How do you polish rust? Stay with me, pal. Focus. I'm afraid I don't know anything, sir. The bombs came and all of you left in such a hurry. I thought for certain you and your family were holiday. Dear, I believe the missus was going to present it to you as a surprise. Thank you, Cosworth. Everything that happened. You're welcome. Nah, enough feeling sorry. Shall we search the neighborhood together? The missus and young Shaw may turn up yet. All right. Lead the way. How to serve, sir? Okej. Okay. A przydałoby się ogarnąć broń, to że dostaliśmy holotaśmę, tylko nie wiem, w jaki sposób możemy tą holotaśmę odsłuchać. No, okej. Okay. Ruch w domu obok? Okej. Okay. Muszę chyba zrestartować grę, tak mi się wydaje, no bo dialogi nie nadążają za animacją, albo odwrotnie. Wrogie formy życia? A, te robale, okej. Okay.
Czekajmy, kiedy coś mocniejszego spotkamy. Chociaż w sumie nie będziemy mieli tych legendarnych przeciwników, więc to tam jest nic. Mam się rozejrzeć po tej okolicy, na to wychodzi, tak? Swoją drogą, co my tutaj... Chyba tutaj... To znaczy tam nie mamy, choć bardziej tutaj bym powiedział, tak mi się wydaje. A no jeszcze zobaczymy, bo mam się po tej... okolicy chyba rozejrzeć tutaj. Nic oczywiście. Też nic. Też nic, nic, nic. Tutaj miałem jakąś opcję. A, krzesło usiąść. A, czy możemy w taki sposób czekać, dobra. Ale bardziej mi ciekawi, co my jeszcze tutaj możemy zrobić. Mapa, dane, zadania. Rozejrzyj się w Concordzie. Zagadź sobie ekwipunek, dobra. Mapa. Krypta, sanktuarium. A, aż tam mamy iść. O kurde. Czy jestem odwrócony, czy muszę w taki sposób przejść? Okej. Concorda. To tam mówi przecież ten nasz robocik, Mr. Handy. Mam w zasadzie. Nawet nie pamiętam, jak nasz się nazywa, bo to jest chyba tylko model Mr. Handy. Coś właśnie mówił o jakichś strzałach. Dobrze, że nie. Dzikie psy, ohoho. Kurde, jak my strasznie biegamy. Powiem, że klimat post-apo. Bardzo fajny, a już nie mamy wytrzymałości, żeby więcej biegać. Jeszcze większe robale. Do tego mocniejsze, co jest? Plus 3 radiacji. Otwórz Concorde, dobra. I tutaj jakoś musimy się porozglądać. O, strzały, okej. No to... chyba może być nieciekawie, mam wrażenie. Ale... pójdziemy tam w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się jednak podobał. Do następnego odcinka. Siemka.